Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie. Hodowca to zawsze wyczuje gołębie, tak jak pszczelarz gdzieś tam zawsze pszczoły zauważy. Jestem tutaj akurat w Cieszynie. Fajne miejsce se znalazły na gruchanie. Muzyka gołębia. O, tam mają gniazdo. Korzystając tutaj z okazji, opowiem wam raczej trochę o ostatnim locie, co tam pokazywałem we mgle w sąsiednim oddziele. Oczywiście mi się też nie podobały te warunki na wypuszczenie, ale żeby być jakby szczery do końca, powiem wam, że loty były udane o dziwo w tych warunkach. Chyba wszystko dlatego, że wiatr je przygnał. Gołębie Okręgśląsk Południe wypuścił w dwóch etapach, nie wiem jak sobie tym poradzam, w każdym razie gołębie jakby te co szły wypuszczone przez przedstawiciela okręgu rano o 8 były po niespełna 5 godzinach lotu z 500 km, czyli bardzo, bardzo szybko, tylko że konkurs tam trwał 40 parę minut, a więc w sumie wszystko w porządku, ale wiadomo, dużo nietypowanych, pogoda dziwna, no to ten lot taki rozbity, szarpany. Tak się zastanawiam, czy taki lot jest ogólnie do kategorii, do koeficjentów, raczej mało komu taki lot poprawi wynik, więc nie wiem, czy to mimo wszystko dobry pomysł. Druga grupa, która wypuściła jeszcze później, to mam czarny skacze. Druga grupa, która wypuściła później, chyba 2 godziny czy 3 godziny później, miała jeszcze krótszy konkurs i w godzinę praktycznie wszystkie gołębie w domu. Ta pierwsza grupa, po prostu potem już były lepsze warunki, poprawiały się, nie było takiego deszczu, więc te gołębie w lepszych warunkach na miejscu dochodziły. Tak by wiatr też troszkę, chyba mniejsze porywy były, dzięki temu mniej te gołębie przewiało. Także lot mieli bardzo udany, tyle że jak się zapowiadają złe warunki atmosferyczne, to trzeba brać pod uwagę też to, że na taki lot idzie bardzo, bardzo mało gołębi. I w tym momencie te koeficjenty też nie są takie dobre. Także ja rozumiem, że gołąb czasami powinien latać w każdych warunkach, że to gołąb pocztowy. No ale jeśli się popatrzy, że są to wyścigi, no gołębie są coraz szybsze, to powoduje to, że mamy szybsze gołębie, inaczej je przygotowujemy, powoduje, że one nie są nauczone jeść na polu i takie ciężkie loty, to nie był ciężki lot, ale gdyby przyszło im, że tak powiem, gdzieś zanocować, jeść, te gołębie nie potrafią. Dzisiaj jak na drugi dzień nie wrócą gołębie, to gołębi już nie ma. My robimy taką selekcję, że one muszą do oporu jak najszybciej lecieć do domu. I nie chowamy gołębi takich spokojnych, które po prostu sobie spokojnie lecą, tylko raczej wyścigowce. No i nie wiem, jaka tam opinie, pewnie są różne, ale no 90% hodowców, gdyby wiedziało, albo nawet 95% hodowców wiedziało, że będzie ciężki lot, to by swoich gołębi nie dało. Więc tych zwolenników takiego ciężkiego lotu jest kilku, albo są zwolennikami takiego ciężkiego lotu, ryzykowania wtedy, kiedy nie dali na niego gołębi, więc i nie mają nic do stracenia, to jest druga sprawa. Tu sobie skaczą. A jak ktoś włożył gołębie na lot i ma coś do stracenia, bo walczy o dobre wyniki, włoży swoje najlepsze gołębie, to takim hodowcom jest mniej do śmiechu przy takim locie. Ani nie poprafią koeficjentów, ani nie ma co liczyć na jakiś wynik. Po prostu to jest taki lot na przetrwanie. Wkłada się i raczej
liczy się tylko, żeby ten lot przetrwać i minąć, bo wielkiej nadziei na jakieś, że te szpicowe, szybkie ptaki na takim locie zrobią wynik, no to nie ma. A jakby patrzeć, to jakoś no mało jest tych lotów deszczowych, ale też ciężko spotkać takie gołębie typowo deszczowe. Po prostu to taka trochę loteria. Raz ten siednie, raz ten siednie. Są gołębie bardziej predysponowane. Wiadomo, że to nie jest tak, że są też lepsze gołębie na te deszcze, gorsze pogody. Ale nawet hodowcy, którzy wyczuli jakby sytuację i dali gołębi mniej i dali gołębie takie no niby twardsze, no także tej serii nie nabili i nie widać nagle, że ktoś tam wyskoczył z seriami, więc są to na pewno bardzo trudne decyzje, ale jak mówię, dla części hodowców takie loty w złych warunkach są na przetrwanie. No jak są ładne pogody, to zaś się narzeka, że przewiało, że biją tylko, no jedni mają równe gołębie, że dominują te loty. No nie jest ten nasz sport prosty i na pewno wszystkich nie można zadowolić. No wiadomo, zapowiada się gorsza pogoda, można się też wycofać, ale naprawdę ciężko to zrobić, jak się jest na czołowych miejscach. Ciężko to zrobić, bo zawsze się ma nadzieję na poprawę pogody i że lot będzie udany. I nie wkładając, wie się, że jakby no się traci punkty, a konkurencja no ryzykuje i albo się uda i będzie w mistrzostwach wyżej, albo się nie udaje. No to powoduje tak, że cała czołówka wkłada wszystkie dobre gołębie. Jak się nie uda, no to potem nie jest zbyt ciekawie. Także tak byłem winny trochę podsumowania tego lotu, że mimo, że u nas te warunki były fatalne i patrząc w niebo, naprawdę odechciałoby się mimo, że ten lot się udał, dalej się cieszę, że lotu żeśmy nie mieli, a naprawdę przeżywać. I na pewno by brakowało jakichś pojedynczych gołębi i może brakowało tych bardzo dobrych gołębi. No więc jakby nie podejrzewam, żeby nagle jakoś wspaniale poleciały na takim locie. Czy ktoś by się tam jakoś, wiadomo, komuś zawsze się tam szczęście, czy dla jego gołębie są lepsze i uśmiechnie, że pobije, bo ma lepsze gołębie na takie deszczowe loty, ale przypominając sobie warunki, mimo nawet przebiegu tego lotu, to nie chciałbym przeżywać tego w dniu lotu, tej mgły, tego deszczu i że gołębie są wypuszczone i wracają. Naprawdę było fatalnie. A lot z wiatrem okazał się bardzo udany. Gdyby był inny wiatr, przeciwny, boczny, to podejrzewam, że byliby bez gołębi. Ale no wiadomo, zdecydowali się na wypuszczenie też ze względu na to, że widzieli, jaki jest wiatr, że je pociśnie do domu. Ale takiej szybkości się nie spodziewali, bo nawet doświadczeni hodowcy, tam słyszałem na wypowiedziach, nie wiem, filmiku Morella, Morel Team, Bartka Morella, że nawet Piotr Bakiera, u nich też był taki szybki lot, by przegapił przylot gołębi, gdyby mu nie zadzwonił, że już są gołębie. No, a to jest bardzo doświadczony hodowca, bardzo dobry hodowca. I jeśli tacy hodowcy są w stanie przegapić przylot gołębi, nie spodziewać się, no to znaczy, że wielu się nie spodziewało tak szybkiego lotu. Także no, dziś po locie wielu może być mądrych i mówić, że wiedzieli, że będzie łatwo, szybko i przyjemnie. Ale w dniu lotu, czy wcześniej, nikt tego nie wiedział. I często jesteśmy mądrzy po szkodzie. Więc czy to było opłacalne ryzyko? Nie wiem. Najśmieszniejsza, znaczy nie śmiesznie, dla hodowców z okręgu Śląsk-Południe, hodowców, którzy chcieli wspólnych startów, po to powstał ten okręg. Wypuszczenie gołębi na dwa rzuty to jeden wielki strzał w kolano. Chyba w kierunku rozpadnięcia się okręgu, bo jedność się mocno załamała, skoro jeden rejon się wycofuje, nie dogadali się w takim małym skupisku.
A ja nie dość, że to jest okręg dość mały, na granicy 500 hodowców, nawet może koszujących na loty, można na listy spojrzeć, chyba 500 nie daje na te loty okręgowe, podejrzewam, że między 400 a 500. Więc no, strzelili sobie w kolano i przyszłość tego okręgu tutaj postawili pod znakiem zapytania, jak to będzie wyglądać w przyszłości, więc często na forach hodowcy tamtego okręgu martwili się o inne okręgi. A tu coś im nie wyszło po prostu, no. Także no albo i część hodowców ma po sezonie, no bo chociaż tam przy seriach typowanych to nawet zero z jednego lotu nie powoduje to, że się nie jest nawet w okręgu, można być i w czołówce, więc przynajmniej przy takim locie, gdzie no my mało kto nabił jakieś super serie z czołówki, więc tam potracili po 2-3 konkursy, może 4. Niby dużo, ale z drugiej strony są to straty do nadrobienia, nawet jeśli... Więc czasami za cenę zachowania gołębi, gdyby ten ci, co puścili rano, mieli duże straty, to by druga strefa na tym wygrała. Mieli lot na pewno w lepszych warunkach. Trudno dyskutować, kto do kogo się miał podporządkować. A z warunkami atmosferycznymi druga strefa miała rację. Ale no, jest chyba wypuszczający okręgu, który decyduje, kiedy gołębie mają wypuszczone. No jak ktoś nie puszcza i kilka oddziałów puszcza, a jeden czy dwa się wyłamują, czy trzy, no to... Ale to ich problemy. Ich problem. A miejmy nadzieję, że sobie z tym jakoś poradzą, się dogadają. Nie fajnie jest to, bo to daje furtkę innym oddziałom do... Zawsze ktoś może tak zrobić. Jeśli na przykład ten wyniki zaliczą sobie do mistrzostwa okręgu normalnie z jakichś stref, czyli z oddziałowych, to jest furtka do innych oddziałów, które także przy jakimś locie mogą się wyłamać. Także tu z nietypowej scenerii, takie gadu gadu, pozdrawiam, dobry lot.